Dziś mija 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. Ten wielki poeta, obok błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest również patronem 2021 roku. 200 lat temu w mazowieckiej wiosce Laskowo-Głuchy urodził się Cyprian Kamil Norwid. Poeta, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz, niedoceniany za życia, po latach wyniesiony do panteonu polskich wieszczów. Geniusz Norwida był rozumiany przez grono jego najbliższych przyjaciół, ale było ich niewielu, bo wiemy, że w ostatnich latach życia Norwid zmagał się z postępującą głuchotą, co powodowało, że jego kontakty z ludźmi były ograniczone. Mówi polonistka Małgorzata Sagan. Norwid to wielki myśliciel i filozof zakorzeniony w etyce chrześcijańskiej. Z okazji 200. rocznicy jego urodzin w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się dziś ogólnopolska konferencja naukowa Norwid widziany dzisiaj. Polonistka Kinga Bożęcka opowiedziała o pracy nad tekstami Norwida w jednym z warszawskich liceów. Posługuję się albo interpretacją aktorską, albo kiedy nie mogę się powstrzymać, czytam tekst sama. Chodzi o to, aby uczniowie usłyszeli kogoś, kto tekst już rozumie, dla kogo jest on czytelny. Twórczość wybitnego poety została odkryta na początku XX wieku. Artysta przewidział, że zrozumieją ją dopiero następne pokolenia. Norwid to geniusz słowa. Potrafił w kilku słowach wyrazić najistotniejsze ludzkie problemy egzystencjalne, zaznacza polonistka Małgorzata Sagan. Chciałabym zwrócić uwagę nie tylko na wiersz Moja Piostka 2, który jest takim sztandarowym tekstem wyrażającym miłość do ojczyzny, tęsknotę za nią, ale wiersz Fatum, który jest na wskroś chrześcijański, bardzo głęboki, mówi o istocie chrześcijaństwa. Bardzo trudny tekst, ale niezwykle ważny. Norwid pisał, że ze wszystkich rzeczy tego świata ostaną się tylko dwie – poezja i dobroć. Twórczość Norwida może być drogowskazem w drodze do nowoczesności. Pokazywał, jak być dumnym Polakiem, nie zapominając o swoich korzeniach, mówi premier Mateusz Morawiecki. Był wielkim piewcą miłości i także miłości do ojczyzny w tym czasie strasznie ciężkim, w którym mu przyszło żyć, kiedy Polski nie było na mapie, on wzywał do takiego właśnie nowoczesnego patriotyzmu. Premier Morawiecki wraz z ministrem edukacji i nauki, profesorem Przemysławem Czarnkiem, odwiedzili dziś Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. Z okazji 200. rocznicy urodzin artysty szef rządu złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą chrzest Norwida w kościele w Dąbrówce na Mazowszu oraz na grobie matki poety.